Żona wściekła na męża, dzwoni na jego komórę. Gdzie ty się szwędasz? On na to spokojnie. Kochanie, czy pamiętasz ten sklep jubilerski, w którym ci się podobał ten złoty naszyjnik z perełką? Ależ oczywiście, Misiu, spuszcza z stonu żona. No to jestem w knajpie obok. Do lekarza psychiatry przychodzi kobieta i mówi. Panie doktorze, mój mąż ubzdurał sobie, że jest windą szybkobieżną. Co robić? Proszę przyprowadzić go do mnie, porozmawiam z nim, może uda mi się przemówić do jego rozsądku. Ale to nie będzie proste, panie doktorze. On się na moim piętrze nie zatrzymuje. Trzech skazanych w drodze do więzienia. Każdemu z nich pozwolono zabrać jedną rzecz, która pomoże mu zabić czas podczas odbywania kary. W autobusie jeden wyciągnął pudełko farb i stwierdził, że zamierza malować co tylko będzie mógł. Drugi wyjął talię kart i powiedział, że będzie mógł stawiać pasjansa, grać w pokera i wiele innych gier. Trzeci skazany siedział cicho i uśmiechał się pod nosem. Pozostali dwaj zauważyli to i zapytali, dlaczego jest z siebie taki zadowolony, co ze sobą zabrał. Facet wyjął paczkę tamponów i uśmiechnął się. Dwaj pozostali, nie mogąc pojąć o co chodzi. Zapytali, co zamierza z nimi zrobić. Na to on, wskazując na pudełko, powiedział. Według tego, co tu napisali, będę mógł jeździć konno, pływać i jeździć na rowerze.